Dzień dobry Państwu, witam na Barcampie. Nazywam się Artur Stanek i wraz z Markiem przedstawimy Państwu język programowania Scala oraz to, co jest tam w środku, czyli to, co jest ciekawego, czyli aktorów AK. To jest nasz plan prezentacji dzisiejszej. Podzieliliśmy sobie każdą z tych kolumn mniej więcej na pół. Mówię trochę ja, mówi trochę Marek. Natomiast trzeba sobie to powiedzieć, że w godzinę, tak, bo chyba tyle mamy, nie da się powiedzieć dużo o języku programowania, o nowoczesnym języku programowania. Także dokonaliśmy wyboru jakichś łatwych rzeczy i trochę tam bardziej skomplikowanych. Także na początku takie wprowadzenie. Ja wiem, że Scala to już nie jest taka nowość, tak? Scala to już nie jest taka nowość, więc zdaję sobie z tego sprawę, że niektórzy na sali wiedzą, o co chodzi, ale może dla tych, którzy nie wiedzą, chciałem Państwa wprowadzić w trochę historii. Otóż Scala powstaje w Europie, w Szwajcarii, około 1600 km od nas, za sprawą pana Martina Derskiego, widocznego tutaj na zdjęciu. Pan Martin pracował w SANie. W 2001 roku zaczął tworzyć Scalę. Może chyba przez to, że widział pewne jakieś tam rzeczy, które można by szybciej czy lepiej zrobić. A że jest łebski facet i tam pisał kompilator, także w zasadzie bardzo dobrą wiedzę miał, to po skończonym kontrakcie zajął się Scalą, której pierwsza wersja wyszła w 2004 roku. Ja miałem to przyjemność załapać na Scalę w 2008 roku i od tej pory trwa moja przygoda. Jak tylko ktoś pyta się, czy mógłbym coś napisać, czy mógłbym coś dla kogoś zrobić, pierwsza rzecz mówię, ale czy mógłbym zrobić to w Scali, tak? Bo nie chcę mi się już cofać do Jawy. Scala powstaje, tak jak powiedziałem, w Szwajcarii, na bardzo ładnie położonej Politechnice EPFL. W jedno wsiąść do samochodu można tam dojechać, bez żadnego międzynocowania, międzypostoju. I tak, co roku organizowane są Scala Days, na które można się załapać, można było się załapać w 2010 roku. To było pierwsze Scala Days, był pierwszy zjazd takich międzynarodowych entuzjastów w Scali. Był w Szwajcarii, w 2011 był w Stanach, teraz chyba będzie w Londynie. Tyle takich tematów ogólnych i teraz chciałbym powiedzieć już coś o języku. Pierwsza rzecz, chciałem powiedzieć, jest to język o statycznym typowaniu, więc nie jest to język dynamiczny, aczkolwiek można ulec wielokrotnie złudzeniu, że no jakoś on tak trąci dynamizmem, gdyż wiele rzeczy możemy w nim pominąć. Możemy też pominąć pisanie typów zmiennych i to właśnie tak zakrawa o język dynamiczny. Natomiast kontrakt jest tam bardzo fajny, skoro my wiemy i łapiemy jeszcze się w tym wszystkim i my wiemy, jaki jest to typ zmienny i kompilator wie, no to nie musimy sobie zaśmiecać ekranu, nie musimy co chwila pisać, że to jest sim, to jest sim, to jest sim, to jest sim. Można to pominąć. Jest to język obiektowo-funkcyjny i o ile obiektowość to wiemy, o co chodzi, jak się chłopcy dobrze wiedzą, o co chodzi. Także tutaj z innej strony przychodzi do nas funkcyjność, która jest w wielu momentach bardzo przydatna. Uciekinier z Jawy, osoba, która chciała pisać w Scali, ale do pory pisała tylko w Jawie, rozpoczyna swoją przygodę no jeszcze tego samego dnia, już po trzech dniach pisze. Jej kod, tak jak się spojrzy, wygląda dokładnie tak samo jak kod w Jawie. Tak? To jest prawie taka prosta translacja, jakieś tam jeden do jednego. Ale potem zaczyna się człowiek rozluźniać, omijać niektóre rzeczy, o których powie Marek, co tam możemy sobie opuścić. I zaczyna romansować się tak z funkcyjnością. Pliki Scala kompilują się do plików .class. To nie jest tak, że kompilują się nam
skala do jamy, a potem do klas. Od razu ze skali do klas. Tak? No, oczywiście tak jak zostało wcześniej powiedziane, jest to język pracujący na platformie JVM. I nie burzy naszego świata dzisiejszego, nie każe nam się uczyć nowych rzeczy. To wszystko, co znamy w Javie, całe API, wszystkie do tej pory napisane kody, biblioteki, to po prostu wszystko działa, możemy z poziomu skali używać. Natomiast jeśli trafia nam się jacyś programiści w naszej grupie, którzy piszą, że chcą pisać skali, a my jeszcze jesteśmy jawowcem, to w tą stronę z Javy do skali też nie ma większego problemu. Tam czasem trzeba znać, że gdzieś tam skala do jakiejś nazwy klasy doda dolar, ale to jest, nie wiem, jedna, dwie do trzech reguł, które trzeba znać i z Javy do skali też bez problemu można się dodzwonić. I tutaj jeszcze taka ciekawostka. Twórca języka GRUI, który przynajmniej ja uznaję za największego konkurenta, to pewnie jest on trochę inny, tak? Jest to język dynamiczny, ale twórca języka GRUI powiedział, że gdyby ktoś w 2003 roku pokazał mu skalę, to by nie stworzył GRUI'ego. Niestety chyba wtedy informacje o skali na rynku były jeszcze za małe. No i wyrosło takie nam z tego GRUI. Kto używa dzisiaj skali? To jest bardzo częste pytanie i na szczęście ja jako osoba mówiąca często o skali już mogę odeprzeć ten atak, dać dobrą odpowiedź. Firmy powoli się ujawniają, firmy powoli publikują artykuły, chwalą się ile zyskały i jak bardzo stało im się łatwiej w życiu. Także jak Państwo tutaj widzicie, są to duże firmy. Możemy też powiedzieć o przynajmniej znanych mi dwóch przykładach firm warszawskich. To znaczy nie pamiętam nazwy firmy, ale bardziej pamiętam ich produkt. Jest to Navatar, nawigacja. I tutaj mam kontakt z osobą, która dokładnie potwierdza, że Navatar powstaje w skali. Także firma to pisząca naprawdę duże oprogramowanie dla rynku finansowego i telekomunikacyjnego też pracuje w skali. To takie dwie firmy z Warszawy, na pewno jestem pewien, że jest ich więcej. Teraz przekazuję tutaj mikrofon Markowi, jego część. Witam wszystkich. Tak, jak już kolega wspominał, skala jest językiem obiektowo-funkcyjnym. Skala połączyła światy obiektowe i funkcyjne po prostu w jednym takiej mieszance. I ciekawostkami ze skali są takie, że klasy, normalne klasy, object, skala dostarcza singletonów po prostu w samej konstrukcji języka. Zamiast napisać słówko klas, piszemy object, on jest singleton. My się cieszymy, tak, nie ma problemu. I skala zamiast interfejsów posiada coś, co się nazywa traits. I traits to jest taki interfejs na sterydach. Po pierwsze, to jest interfejs, który możemy zadeklarować część implementacji możemy już wsadzić do środka. Po drugie, można go wykorzystać potem do mixingu. O tym będzie za chwilę. A poza tym można go używać jak zwykłego interfejsu. Coś więcej mówić. Tutaj już mamy var przeciwko var. To jest tak, var to są zmienne, które wartość zmieniać możemy. No tak, w C czy w Javie mamy inta. Dubla, cokolwiek, możemy sobie napisać i równa się 0, a potem i równa się 17 i jest dobrze. Var natomiast to jest zmienna, która raz zadeklarowana trzyma swoją wartość, więc jak napiszę już raz var i równa się 3, no to to już koniec, to i będzie równe 3, przy czym to nie jest, nie wiem, static z języków programowania, na przykład z C, że to trzyma między wywołaniami funkcji, tylko w ramach
tego bloku kodu, tak jak przypisałem, nie wiem, argument do funkcji, przez chwilę to jest znaczy w ramach tego bloku, w czasie jednego wykonywania to jest niezmienne. W skali można tworzyć coś zbliżonego do funkcji, znaczy funkcje są anonimowe, tak? To znaczy to jest język pełni obiektowy, tak jak Java, i funkcji jako takich nie można utworzyć, natomiast można przekazać kawałek kodu. No i to jest rodzaj funkcji, a skala posiada także funkcje, do których argumentem może być inna funkcja. To jest właśnie higher order function. No i bardzo rozbudowana instrukcja case, która nie tylko potrafi porównać typ czy wartość obiektu, ale na przykład potrafi rozpakować klasy, zobaczyć jakie są wartości atrybutów w klasie i na podstawie wartości atrybutów w klasie możemy wybierać elementy. Skala, także tak jak już było powiedziane, pozwala na pomijanie bardzo wielu elementów, bo to jest przykład prostego Hello World. I jak widać, po pierwsze tutaj nie ma typu zwracanego. Unit to jest odpowiednik void w Javie. Ponieważ napisałem samo równa się bez nawiasów, no to znaczy, że wartością zwracaną jest wartość, ponieważ napisałem równa się, to wartość zwracana z tej funkcji, no to to jest ostatnia linijka tej funkcji. To jest jedna linijka, mogą pominąć nawiasy. No, można średniki pominiać, system out jest domyślnie zaimportowany, więc tutaj w ogóle nie mam system out. W skali każda metoda jest operatorem. Nie ma tak, że muszę pisać kroki, tak? Znaczy mam, zadeklarowałem sobie typ sam, tak? No tutaj mam jakąś wartość zmienną sumę elementów, zdefiniowałem metodę i. A, znaczy się, która przyjmuje parametr liczba. No i mogę sobie po prostu dodawać. S, add 3, add 4, add 5 i tak dalej. To jest skala, po prostu sobie ten doda kropki, nawiasy tam, gdzie trzeba. No to jest zwykły chain calling tak naprawdę, no to zwrócone jest sam. Ostatnia linijka zwraca wartość. No toString, no to jest metoda po prostu z Javy, tak, która pozwala wydrukować potem tą wartość. Ja jak skończę tutaj pokazywać te podstawy, to zresztą pokażę, uruchomię te przykładowe kody, że to działa. Tak? Skala posiada bardzo ciekawy mechanizm zwany implicit conversions i tutaj ten mechanizm pozwala zmienić typ danych w czasie kompilacji. Przy czym jest jedna zasada, która tym rządzi. Dopasowanie musi być bezpośrednie. Znaczy, jeżeli mam zmienną typu A zamienić na typ B, no to konwersja musi być zawsze z typu A na typ B i musi być tak zadeklarowana. Nie może być zrobiony z typu A na typ B, z typu B na C na D i dopiero dzięki temu uzyskam konwersję na D. Tak się nie da, skala nie pozwoli na coś takiego w czasie kompilacji. No teraz tak, implicit to jest ten sam przykład z sumowaniem, który był na poprzednim slajdzie. Tutaj jest zadeklarowana dodatkowa metoda, która posiada słówko implicit, które mówi, że tą metodę należy wywołać, jeżeli kompilator znajdzie atrybut typu int, a będzie potrzebował atrybutu typu suma. S at in, tutaj widzimy, zwraca suma, tak? Tu jest równa się, ostatnia linijka. Wobec tego zwrócony zostanie atrybut typu isum. I teraz jak tutaj użyłem jedynki, to jedynka zostanie przekazana tutaj, zostanie otworzony obiekt sumy, jedynka zostanie dodana do sumy, to otrzymam jedynkę. Tutaj IntelliJ akurat mi podkreślił, to znaczy, jeżeli zostało podkreślone w IntelliJ, to znaczy, że tu nastąpił implicit conversions. NetBeans na przykład będzie podkreślał wszystkie wywołania metody jako operatory. Natomiast, no i tutaj już mam normalne wywołanie tych metod po prostu z chain callingu. W skali stosując właśnie implicit conversions i
pomijanie kropek, średników. No, można to po prostu wynieść po prostu na zupełnie niespotykany, przynajmniej dla mnie, wcześniej poziom. I jest tutaj przykład frameworku do tworzenia testów jednostkowych i specyfikacyjnych, które no, każdy może przeczytać, wszyscy wiemy, co się dzieje, nie ma jakiegoś większego kłopotu ze zrozumieniem tego kodu. A kolejny przykład to tutaj pewien pan Basic napisał po prostu interpreter Basica, po prostu możemy pisać jak w Basicu w skali, opiera się dokładnie na tym samym. Pomijamy kropki, używamy operatorów zamiast metod, implicit conversions, no i na przykład taka linijka 150 let, to jest zrobione w ten sposób, że jest implicit conversion z integera do obiektu, wykorzystywany do interpretacji. Let jest metodą w tym obiekcie, która przyjmuje argument no, będący wyrażeniem. No, tu już nie będę wnikał w szczegóły, w każdym razie można normalnie w skali napisać i wszelkiego rodzaju DSL są dość popularne jako przykłady w internecie. Scala posiada także mechanizm właśnie wielodziedziczenia miksinów. O ile w normalnych językach, no w C++, no jakbym chciał zbudować taką wielodziedziczącą klasę, no to musiałbym napisać tam public parent, trait 1, trait 2. Znaczy tak, mam hierarchię, mam rodzic, parent, dziecko i taka rzecz, trait 2 rozszerza parent i trait 1 też, to służy tylko i wyłącznie jako dziedziczenie interfejsu. Teraz super w przypadku traits niekoniecznie określa klasę nadrzędną w hierarchii dziedziczenia, czyli klasę parent. Super w traitsie może określać także klasę, która znajduje się na lewo od klasy, do której trait został dołączony. No i tutaj widzimy, akurat mixing jest zrobiony, czyli dodawałem... ten obiekt tutaj C zachowuje się tak, jakbym miał naturę. I trait 2, i trait 1, i child, no i parent równocześnie. Jak tutaj robię wywołanie metody A, no to ponieważ to jest rozbijane od prawej strony do lewej, no to A to idzie do trait 2, trait 2 wywołuje super A. Super A, no to dotyczy trait 1, bo trait 1 jest tutaj na lewo. Super A do child, child do parent, no i parent zostało wywołane. No ja teraz pokażę, że to naprawdę działa. To mały kod przykładowy. Może w momencie, kiedy Marek będzie przygotowywał, zdaję sobie sprawę nawet ja, że Marek miał dosyć ambitne rzeczy tutaj dla Państwa. Niestety nie mamy informacji, ile z Państwa interesuje się językami programowania, a dla ilu z Państwa jest to po prostu rzecz obca. Także staraliśmy się mieć dla każdego coś ciekawego. Także ja w pierwszym rzędzie nie widziałem tych literek. Zdaję sobie też sprawę, że są troszeczkę za małe, ale jeśli macie Państwo jakieś pytania, to albo teraz przez chwilkę, albo później bardzo chętnie pogadamy. No tutaj mam akurat pierwszy przykład z sumą pokazany i to jest ten z operatorami i sumą.
No tutaj się właśnie kompiluje. O, 3 plus 4 plus 5, no to 9 z 12, wypisało 12. Jest, no, to jest to właśnie, co mówiłem, tak? Zostanie tutaj obiekt suma, no i mam, to ta metoda zachowuje się jak operator. Metody w skali nie są ograniczone do nazw literowych, tak? A, ja tu mogę napisać po prostu plus, więc plus, normalna metoda nazwana plus, to nie, skala nie ogranicza nas do takich rzeczy. Tutaj ciekawszy przykład z tym implicit conversion. Tam było 12, tak? 3, 4 plus 5, 12. To jest jeszcze jedynka z przodu. No jak widać, ta jedynka została przekonwertowana na obiekt typu sam. To wszystko zostało dodane. Nie ma operacji add, tak? W języku jako takiej. Tam jest plus na integery, natomiast została wywołana ta operacja. No i teraz ten przykład z dziedziczeniem. Jak no po prostu wywołane jest w kolejności, tak? Trait 2, trait 1, tak? Tutaj jest trait 2, więc jako pierwszy został wywołany. Potem widzę trait 1, wywołany jako, no tu jest, po prawej stronie jest drugi, tak? Jest trait 1, child i parent. Tego też widać. Tutaj super nie odnosi się do parent, tylko do... To znowu doświadczenie sprawdzone. Teraz przekażę mikrofon Arturowi, bo Artur będzie miał cięższą część. Nie sądzę. Jeszcze szukaj. Teraz coś ode mnie w części skali, bo mamy część skali i część autorów AKA. Marek wspomniał o słówku object, o objectach. Jest to naturalny, wbudowany w skalę mechanizm singletonów. Jeśli jesteście Państwo programistami Java, na pewno czujecie ten ból, jeśli musicie stworzyć klasę, która jest singletonem, która wymaga od Was prywatnej zmiany statycznej, tak? Ukrytego konstruktora i statycznej metody. Trzeba się narobić. Tutaj załatwiamy to jednym słówkiem. A co gdybyśmy chcieli taki singleton umieścić w package'u? I każdy, kto będzie importował ten package, od razu, że tak powiem, za darmo, dostanie to, co my tam umieściliśmy. Nie musi wybierać żadnej klasy i dokładnie wskazać, co on chce importować. On importuje cały package i coś dostanie od nas w prezencie. I prawdopodobnie podejrzewam, że te literki także są za małe. To może wina, że w ostatniej chwili przerzuciliśmy się do PDF-a. Ale tutaj w tym kawałku kodu przedstawiam Państwu zdefiniowanie package'a z tak zwanym package object. Możemy umieścić w package'u w package object to samo, co byśmy umieścili w klasie. I od tej pory ktoś, kto zaimportuje ten package, dostanie te pola albo metody. Tutaj w zależności od tego, jak Państwo widzicie, jeśli nie użyłem za małych literek, jest przykład standardowego Hello World w Javie, w skali i przeprowadzam import, on jest dokładnie tutaj w tej linii, importuję package pl-osek-barkam-skala-po i importuję z niego wszystko. Od tej pory mogę używać barkam-date i metody, jakieś tam metody.
Jeśli Państwo zauważyliście takie ciekawostki, też byśmy chcieli przemycać Państwu w prezentacji. Import nie jest napisany na górze, tak jak to utarło się w jawie. Import w stanie możemy napisać w dowolnym miejscu, tam gdzie nam się podoba, czyli tak jak w jawie, na samej górze, w klasie, w metodzie, czy w dowolnym bloku kodu, na przykład w pętli. Jeśli Państwo widzicie, także tutaj nie ma gwiazdki na końcu, tylko jest podkreślenie, jest to. To podkreślenie jest to właśnie rola jawowej gwiazdki, oznacza wszystko, każdy dla każdego, całość, takie ma to znaczenia. A dlaczego? Dlatego, że gwiazdka w skali może zostać użyta na przykład jako nazwa metody. Tak jak Marek wspomniał, nie mamy operatorów narzuconych z góry, my sami musimy je napisać. Możemy sobie stworzyć metodę o nazwie plus, metodę o nazwie gwiazdka, tak? To myśla chodzi nam o mnożenie. Jak każdy język, skala ma potężną strukturę kolekcji. Tutaj chciałem Państwu tylko pokazać, jak to wygląda. I dalej jest to screenshot z API skalowego. Jeśli tutaj dobrze Państwo widzicie, to można powiedzieć, że ten kod jest na troszeczkę wyższym poziomie abstrakcji niż jawowy. Troszeczkę ciężej się go czyta, ale jak wszystko, co jest na wyższym poziomie abstrakcji, dzięki temu po naszej stronie jest mniej kodu, no i po stronie skali też to wszystko ogarnęli, używając mniej kodu. Parametryzacja, jak tutaj widać, generics jest od samego początku w skali, a to ze sprawą Martina Oderskiego, który pracując dla Sana do Javy 1.5 wprowadzał właśnie generics, czyli parametryzację. Tutaj w języku mamy ją na dzień dobry. Także tutaj tej mixiny. Tutaj jest ta mieszanka tego wszystkiego. Czy mamy kogoś od mikrofonu, żeby troszeczkę to obniżyć? Dziękuję. Tej mixiny. Także wynikowa nasza klasa, jakaś przykładowy screenshot z kolekcji, jest mieszanką tychże tak zwanych zjawy interfejsów. Teraz tak, może teraz rzecz niespotykana w Javie. Nasze kolekcje w skali dzielą się na dwie dosyć potężne rodziny. Mamy kolekcję mutable i kolekcję immutable. O kolekcjach mutable nie powinienem za dużo wspominać, gdyż właśnie tak działają kolekcje w Javie. Mają efekt uboczny, tak? Wszystko w tej jednej instancji kolekcji tam kumulujemy, tam się coś zmienia. Natomiast mamy tutaj całą rodzinę kolekcji immutable. Ona od momentu zadeklarowania nabicia danymi przekazanymi przez konstruktor już jest niezmienna. Daje to nam taki dosyć stały kontrakt, iż jeśli tą referencję rozdamy różnym aktorom, różnym wątkom, obraz tej kolekcji nigdy się nie zmieni. Jeśli ktoś chce dodać coś do tej kolekcji na końcu, tworzy sobie nową instancję kolekcji. On może ją od tego momentu w czasie propagować, rozsyłać wątkom, używajcie nowej, tak? Nowego obrazu. Ale jeśli oni trzymali referencję na tą starą kolekcję, wiedzą, że tam nigdy im nic nie zniknie, nie zmieni się w trakcie. Dzięki temu podejściu czujemy się bezpieczniej, łatwiej pracujemy w środowisku wielowątkowym. Dzięki temu też możemy się mniej bronić, bo nie wiem, czy przechodziliście Państwo jakieś historie z blokami i z synchronized i staraliście się bronić przed wielowątkowym światem. Tutaj zostało to dosyć przyjemnie rozwiązane. Dwie ciekawe metody, to taka nowość w skali, dwie ciekawe metody, metoda par i metoda sec. Każdą kolekcję, używając metody par, możemy zamienić na kolekcję równoległą.
od tej pory niektóre jej operacje, te, które się dadzą zrównoleglić, przetwarzają się równolegle, wykorzystując całą moc naszej maszyny. Wynik oczywiście zostanie pozbierany, scalony i zostanie nam to zwrócone tak, jakby to była kolekcja starego typu, czyli sekwencyjna. No, jeśli już mamy kolekcję równoległą, chcielibyśmy ją przerzucić z powrotem do sekwencyjnej, używamy metody sek. Ciekawostka i taka przyjemnostka, structural types. W Javie mamy pewien mechanizm, taki dosyć klasogenny, tak? Interfejsogenny. Jeśli chcemy gdzieś wywołać jakąś metodę, zarejestrować się, może lepiej pamiętać, zarejestrować się jako słuchacz jakiegoś zdarzenia, musimy implementować jakiś interfejs. To zmusza nas, no, pomiędzy nami, tak, a tamtą metodą jeszcze występuje trzecia klasa, musimy ją implementować, ona zawsze się gdzieś tam między nami buja. Tutaj możemy sobie troszeczkę skrócić sytuację. Zadefiniowałem metodę prowadź, która bierze argument i opisuje go w nawiasach klamrowych. Narzucam taką maskę. Jeśli ty chcesz wywołać tą metodę prowadź i przekazać jakiś pojazd, jakiś samochód, tak jako argument, mnie nic nie interesuje, co ty implementujesz, z czego ty dziedziczysz, nic mnie nie interesuje. Masz mieć te dwie metody, które ja tutaj zapisałem. Masz mieć metodę start, która nie bierze żadnych argumentów i jest typu void, i masz mieć metodę stop. I już, tak? Skala dalej to za nas rozwiąże. Musimy implementować jakieś start, stop, interface. Kolejną rzeczą niespotykaną w Javie są kontynuacje. Dosyć, myślę, ciekawa technika. Zaraz może Państwo znajdziecie jakieś tam odnośniki do własnej historii, gdzie by Wam to rozwiązało wiele problemów. Kontynuacje są techniką pozwalającą w pewnym momencie wykonywania naszego kodu wyrwać nas z tego wykonywania, zamrozić nas, wstrzymać. I jeśli pojawi się jakiś zasób, coś, na co czekaliśmy, tak? Przypłyną dane przez sieć, baza danych, wreszcie wypluje dane i one zaczną do nas napływać, w momencie, kiedy przypłynie ten zewnętrzny zasób, na który czekaliśmy, może jakiś wątek, już zapewne inny niż nasz oryginalny, może nas wzbudzić i kontynuować. Może nas pchnąć do życia, powiedzieć, już są dane, już możesz dalej działać. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie komunikację blokującą starszego typu, komunikację sieciową, tak, gdzie było, czekaliśmy, aż zrobi connect i już się połączył. Tak. Potem czekaliśmy, aż jakiś read zrobimy, pomyślimy, co tam read zrobiliśmy, co czytaliśmy, robimy write i potem robimy close. To są operacje blokujące. Potem przyszło do nas takie ułatwienie w postaci NIO w Javie, gdzie już nie blokujemy, tak? Natomiast to są naprawdę koszmarne programy. Ja, żeby dobrze zaimplementować NIO, spędzam około 6 dni całych, żeby to sobie tak dobrze dopieścić. Natomiast nasz program jest wtedy poszarpany, porozrywany. No, nie ma tak, jak byśmy lubili, że zaczynamy na górze ekranu, lecimy i pod koniec ekranu kończy się nasz program. Ten program jest rozbity na wiele dziedziczeń, wiele klas, wiele plików. Masakra. Kontynuacje pozwalają nam odwrócić ten trend i z powrotem używać zalety NIO. NIO jest tutaj oczywiście tylko przypadek, tak? Ale używać zalet NIO, a jednocześnie napisać program dosyć klasyczny, tak? Connection open, connection read, connection write, connection close. No, to się przyjemnie czyta, tutaj nad wszystkim panujemy. Co z tego, że jest to poszarpane, tak? Nas to nie interesuje. Robiąc open, zostaniemy wyrwani, zamrożeni i kiedy to open zostanie spełnione, nasz program powróci, nasz kod będzie się dalej kontynuował. W kontynuacjach jest też o tyle ciekawe to, że nasze zmrożenie, stan takiego wywłaszczenia, zamrożenia, można serializować, zapisać na dysk, można też się starać wysłać go przez sieć i kontynuować nas już na innej maszynie, gdzieś tam, gdzie nas ktoś zdeserializował. Teraz chciałbym przejść do aktorów. Jest to druga część naszej prezentacji.
aktorzy to jest coś, co osobiście mnie w 2008 roku przyciągnęło z Jawy do Skali. Wiele lat siedziałem w Jawie i się tam uznaję, że wykorzystałem swoją ścieżkę. Już więcej rzeczy zaczęło mi przeszkadzać niż cieszyć. Po prostu zacząłem się dusić. Wiedziałem też, że idą maszyny wielorodzeniowe. Bardzo mnie to kusiło. Intel od dawna grzmiał, iż będzie wiele rdzeni. Uczcie się, piszcie programy wielorodzeniowe, tak? I aktorzy pozwalają nam zrobić pełny użytek z rdzeni dostępnych w naszej maszynie. Polega to na tym, iż program napisany na aktorach, jeśli pójdziemy na jakiś starszy laptop z jednorodzeniowym, ten program tam zadziała. Tak? Dzisiaj mamy laptopy 4-8-rdzeniowe, ten program zadziała, ale jeśli ten program przyzimuje u nas na pendrive rok 2 i zapalimy go na maszynach 8-16-rdzeniowych, ten program powie bardzo dobrze, bardzo się cieszę, mam tylko więcej mocy. Tak? Każdego twojego rdzenia, każdy z twoich rdzeni zajmę w jakiejś tam części. Aktorzy, jak już się Państwo może domyślacie, oddzielają nas od wątków. Wątek jest to pewien zasób fizyczny w maszynie. My wędrujemy abstrakcją troszeczkę wyżej, a oddzielamy się od tego. Więc aktorzy to nie wątki. I tu jest cały sukces tego pomysłu. Aktorzy komunikują się między sobą, przesyłając wiadomości, ale jeśli już Państwo tam gdzieś dzwoni JMS w głowie, tak, to jest zupełne przeciwieństwo. Nikt na nas nie narzuca żadnego protokołu, żadnych interfejsów, żadnych enumeracji. Nikt na nas po prostu nic nie narzuca. Message to dowolny obiekt w Jawie. Możemy inta, stringa wysłać albo bardzo zaawansowaną klasę. Jeżeli pomiędzy nami a tym drugim aktorem występuje TCP/IP, czyli ten aktor nie znajduje się do końca na naszej maszynie, tam wejdzie w grę serializacja, zostanie obiekt serializowany i przesłany na inną maszynę i zdeserializowany. Jeśli zastanawiacie się Państwo, jak aktor przetwarza napływające do niego message, wiadomości, to jest to przetwarzanie szeregowe. Także aktor ma mailbox, skrzynkę pocztową i po prostu kolejkę i w kolejności jak message do niego przyszły, tak on zaczyna przetwarzać. Ale powiedziałem, aktorzy oddzielają nas od wątków, tak? Kiedy już do aktora przyszły message, aktor prosi pulę wątków, zgłasza żądanie, no ja już mam co robić, poproszę, jeśli się pojawi jakiś wolny wątek, poproszę go. Tak? Czyli aktorzy, narzędzie do odzyskiwania wątków, jeżeli wątek nie jest potrzebny, zostanie zwrócony do puli, może zostać wykorzystany przez kogoś innego. Czyli możemy mieć na maszynie 4 GB pamięci RAM, możemy mieć 6,5 miliona aktorów i obsłużyć ich, nie wiem, jak chcemy, tak, 1, 10 albo 100 wątkami. Jeżeli mamy duże obłożenie w trakcie dnia, tak, zwiększamy tą pulę, zapewne zwiększamy zasoby naszej maszyny. Jeżeli jest noc, spokój, cisza, możemy tą ilość wątków zmniejszyć, dać procesorowi trochę odsapnąć, trochę mniej ciepła, trochę mniej energii będzie konsumowane. Mamy dwa rodzaje aktorów. Aktorzy wbudowani w skalę są dostępni dla Państwa na dzień dobry w 80 skali. Można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju przedszkole aktorowe. Są łatwi, przyjemni. Jednak jeżeli szukamy profesjonalnych aktorów z bardzo dużymi możliwościami, są to właśnie aktorzy AK, którzy jeśli chodzi o kod, tam niewiele różnią się od tych jawowych, skalowych. 2-3 razy trzeba wymienić i już pracujemy w AK. Aktorzy AK w swojej najnowszej wersji 2.0 oferują, w zasadzie od samego początku oferują API dla Jawy także. Także to nie jest tylko skalowa domena. Jeśli Państwo chcecie używać sobie AK-a w Jawie, w swoich programach z Jawy i nie chcecie uczyć się skali, ale jednocześnie wiecie, że może to jest fajne i chcielibyście jakieś, gdzieś to tam użyć, to nie ma problemu. Jest API do tego. Od systemów AK-a możemy zapalić wiele w tej samej JVM. Każda z nich może mieć zupełnie inną konfigurację.
Przezroczystość lokalizacyjna jest coś, co mnie całkowicie urzeka. Do aktorów odwołujemy się po ścieżce, troszeczkę wyglądającej jak ścieżki HTTP. I nie interesuje nas, gdzie jest ten aktor, tak? My po prostu prosimy o jego namiastkę, rozmawiamy z nim, jakby był lokalnie, jakby był na naszej maszynie. Może się zdarzyć tak, że rozmawiamy z tym aktorem, a ten aktor w trakcie rozmowy naszej z nim został przez system AK zamrożony i z jakichś powodów, nie wiem, kończy się prąd, tak, albo padła wręcz maszyna, aktor został przemigrowany i jest już na innej maszynie. Pod system AK ma zapewnić routing naszych message'y. My po prostu rozmawiamy z aktorem i nie interesujemy się w zasadzie, gdzie on jest. Może w trakcie rozmowy z nami gdzieś przeskoczyć. Tak, aktor. Może to jest ciekawe, bo jeśli macie Państwo dzisiaj swoje klasy, swoje biblioteki dopracowane, wypieszczone, poświęciliście na nie dużo czasu, a jednak chcielibyście, żeby one pracowały w środowisku wielowątkowym, nie chcecie ich bronić lotami, nie chcecie robić synchronize, nie chcecie tego rozgrzebywać, martwić się tam wątkami, ubierając je w ubranie type actor, dostaniecie namiastkę, no, jakąś implementację, dostaniecie namiastkę waszej klasy, powiedzmy to tak, żeby było szybciej, i będziecie nadal wywoływać swoje własne metody, tak jakby to była wasza klasa. Natomiast już pomiędzy wami, takie proxy, tak? Pomiędzy wami a realną waszą klasą pracuje aktor i robicie użytek, tak? z wielu rodzeni. STM i transaktorzy. AK ma wbudowany software transaction memory. Jeżeli ja wyślę do kogoś message, on się będzie tam przetwarzał, ale wysypie się jakiś exception, coś się nie udało, wszystko jest wycofane i wartości moich zmiennych, wszystko jest wycofane. Tak jakby nie było tego message'a, tak jakby nie było tego, co źle poszło. Aktorzy AK, FSM. FSM, maszyna stanów, tak, to jest z kolei mój moment, kiedy będę chciał Państwa trochę potorturować kodem. Zobaczmy sobie taką sytuację, kiedy ktoś już się rozkręci trochę w aktora, zareaguje się tak, że mamy aktor, który w dowolnym momencie swojego życia może dostać cały bukiet wiadomości. Powiedzmy sobie, że ten aktor to connection, jakieś połączenie. Na początku był niepołączony, potem się przez chwilę łączył i już potem jest połączony, może gdzieś wysyłać dane. Na naszą rzecz, na nasz użytek, do bazy danych, przez sieć może wysyłać dane. Natomiast na początku był niepołączony. I w tym momencie jakiś nieroztropny programista albo jakaś część systemu, która o tym nie wie, że on jest niepołączony, może wysłać mu wiadomość, wysyłaj dane do bazy danych. No, ale on jest niepołączony, tak. Czyli tutaj widzimy taki trochę zgrzyt. Aktor może mieć swoje wewnętrzne stany i nie w każdym stanie on sobie życzy, czy chciałby odebrać wiadomość. Na przykład metodę wiadomość send chciałby odebrać w stanie, kiedy on jest połączony i operatywny. Chyba zdaję sobie sprawę z tego, że literki są za małe. To może tylko z grubsza opowiem, co tutaj słychać. Zdefiniowałem stany. Mamy naszego aktora, który będzie niepołączony, będzie się łączył i będzie połączony. To jest ta główna część. A tutaj mamy message. Połącz mnie, wyślij mi dane, rozłącz się. I teraz nasz aktor FSM, aktor posiadający stany, definiuje stany. Jeśli byłem niepołączony, przyjmuję tylko wiadomość, że dającą nam już połączenie IP i port. Tutaj do nas przyjdzie. Jak mi się uda, przeskakuję w inny stan. Jestem w stanie, łączę się, właśnie się łączę. Mogę odebrać wiadomość, rozłącz mnie, tak? Wcześniej nie interesowała mnie ta wiadomość. Byłem niepołączony. Następny stan i ostatni to jestem już połączony. Mogę odebrać wiadomość, tak? Ktoś mnie prosi, żebym tam gdzieś komuś wysłał dane, tak? Ja już połączyłem się przez na przykład TCP/IP. W tym stanie też mogę odebrać wiadomość, prosimy o rozłączenie, tak? Tylko, czyli prośba o disconnect występuje w connecting i w connected, w tych dwóch stanach. Jeśli ktoś nieroztropnie przyśle do nas message'a, którego my nie słuchamy, mamy taką ośmiecarkę, możemy sobie to zalogować.
mamy też taki stan końcowy, jeśli już ubijamy tego aktora, kończymy, wychodzimy, kończymy pracę, rozłączamy się, to no, jest takie miejsce, gdzie możemy troszeczkę naszego kodu zostawić, żeby się wykonał. Gotowe. Tworzę tego aktora, proszę, żeby się połączył, proszę, żeby wysłał mi gdzieś dane i proszę, żeby się rozłączył. To w skrócie. Dalej, framework play, jak najbardziej związany z aktorami. Framework play w tej chwili wchodzi za chwilę będzie wersji 2.0, za chwilę, to znaczy prawdopodobnie gdzieś w okolicy wakacji. Natomiast niektórzy być może spotkali się z frameworkiem play w starszej wersji, który opierał się przede wszystkim o Javę i Groovy'ego, trochę Pythona. W każdym razie cała praca, która została wykonana nad frameworkiem do wersji 1.2 została wyrzucona w wersji 2.0. Framework został praktycznie przepisany od nowa w skali, przy użyciu aktorów, dzięki temu bardzo dużą równoległość wykonywania stron internetowych można uzyskać, można nie wiem, można dobrać się do tych aktorów, które chodzą pod spodem. Wobec tego wszystkie bonusy, które uzyskujemy przy skorzystaniu z aktorów, między innymi łatwe zrównoleglanie mamy za darmo, tak? Wątki, które będą chodzić w tle serwera, mogą się łatwo łączyć z serwerem. Obsługiwane są WebSockets, został przepisany tutaj system template'ów do tworzenia stron internetowych zupełnie na pod skalę. To znaczy, to są pliki skalowe, które są normalnie interpretowane jako kawałek kodu źródłowego i na tym chcielibyśmy skończyć. Tutaj jeszcze Artur chciałby powiedzieć o grupie użytkowników skali. Tak. Po wielu latach w zasadzie pomysłu udało się zebrać skalowców z całej Polski i tworzymy wspólnie skala.net.pl, taką stronkę, tam zamieszczamy jakieś nasze artykuły. To jest też już powoli koniec naszej prezentacji. Dowiedzieliście się troszeczkę Państwo o skali. Więcej to już chyba w bezpośredniej rozmowie możemy opowiedzieć. Jest to skala, aktorzy, w tym aktorzy AKA, którzy są profesjonalnym tworem, jeśli chodzi o aktorów. I framework play, który jest tak jakby tym kontenerem, tak jakby www, takim dopełnieniem skalowym, jeśli chodzi o stronę www. Play został przepisany do skali i zostały wciągnięte aktorzy AKA. Także jeśli chodzi o środowisko skali, wiecie już Państwo wszystko, skala AKA play. Dziękujemy bardzo.